Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Dzisiaj pokażę Wam moją propozycję makijażu na studniówkę albo jakąś ważną imprezę. Ogólnie wielkie wyjście, na którym musicie wyglądać jak milion dolców. Wiem, że już jest końcówka studniówkowego sezonu, ale niestety nie wyrobiłam się z filmem wcześniej, bo niedawno wróciłam z dżungli. Na moim Instastory robiłam ankietę z pytaniami na temat Waszych studniówkowych preferencji i dzięki temu właśnie powstał ten oto makijaż. Założyłam sobie mój seksowny czepek pod perukę, żeby włosy nie przeszkadzały mi w makijażu. Zaczynam od dokładnego oczyszczenia twarzy. Użyję do tego pianki 2 w 1 od Pibuya, która w ogóle, jeśli jeszcze nie wiecie, jest jedną z pianek, które stworzyłam osobiście. Pibuya to moja marka i jestem mega dumna. Dziękuję. Są to kosmetyki pielęgnacyjne w formie gęstej mega pianki. Wegańskie, super puszyste i mega przyjemne w użyciu. Zwilżam twarz wodą i rozprowadzam piankę na skórze. Jeśli chcecie, to możecie teraz użyć też szczoteczki do mycia twarzy. Sonicznej lub zwykłej. Dzięki temu, że pianka jest taka gęsta, to nie spływa z twarzy i świetnie współpracuje ze szczoteczkami. Po krótkim masażu czas spłukać twarz, osuszyć i jest idealnie oczyszczona i miękka. Czas na tonik. Używam tutaj koreańskiego toniku, który kupiłam w Seulu i jak widzicie już prawie go nie ma. Wklepuję go w całą twarz i szyję. Czas na moją miłość, czyli maseczkę w płachcie. Tutaj akurat mam maskę z Gudetamą, którą też kupiłam w Seulu. Kiedyś zresztą nagrałam cały film z testem kosmetyków z Gudetamą, który znajdziecie w prawym górnym rogu. Polecam obejrzeć, bo jest super śmieszny. Dużo kosmetyków z Gudetamą. Nie pachnie jakoś szczególnie. Jest to w ogóle nowa wersja maski, którą już testowałam i ta ma inny wzór. Wychodzi na to, że będę jajkiem sadzonym. Drukowane maski są fajne, w sensie wyglądają cute, ale ich sporym minusem jest to, że o wiele słabiej przylegają niż takie bez nadruku. Są po prostu bardziej sztywne przez to, że mają na sobie farbę. Ale to nie koniec. Patrzcie na to. Jaki hit. Okej, dobra, szczerze. Hit czy creepy? Głosujcie w ankiecie w prawym górnym rogu. W każdym razie, teraz macie jakieś 15 minut, żeby się zrelaksować, posłuchać muzyki i przygotować się mentalnie na noc pełną zabawy. No, ewentualnie możecie też tańczyć. Po 15 minutach czas zdjąć maskę. Super świeżość! Jeśli maska jest nadal mocno wilgotna, ja lubię ją sobie nakładać na szyję na dodatkowe 5 minut. Znowu czas na relaks. Bądź taniec. Po 5 minutach wklepuję pozostałą esencję w skórę i jestem gotowa na kolejny krok. Używam witaminowego sprayu B6 od Urban Decay. Znowu wklepuję. Teraz czas odżywić skórę i zrobię to olejkiem od Anastazji. 5 kropli w zupełności wystarczy. Wmasowuję olejek w skórę. Dzięki temu ta wilgoć, którą dała nam maseczka i spray, nie ucieknie tak szybko ze skóry. Pięknie. Jako bazy użyję rozświetlającego kremu Away We Glow od NYX. Nałożę sobie parę pompek, albo i nie. To może na palec? No, udało się. Nakładam go plackami na skórę. I rozprowadzam dokładnie. Zobaczcie w ogóle, jaki daje piękny różowo-perłowy blask. What? Teraz wezmę podkład od Tarte Found Sealer. Takie śmieszne połączenie foundation i concealer. I znowu nakładam go plamami. Teraz biorę mokrą gąbeczkę i dokładnie go rozprowadzam. Przyciągam go też oczywiście na szyję. Dr. Jart przyjdzie mi z pomocą jako korektor. Odkryłam go, kiedy byłam w Korei i bardzo go polubiłam. Nakładam go trochę pod oczy i na niedoskonałości. Najpierw wklepuję go palcem, a potem rozcieram gąbeczką. Gotowe!
Do konturowania użyję sticku od Anastazji w kolorze Fawn. Nakładam go bezpośrednio na skórę. Zaczynam od policzków, konturuję trochę nos i oczywiście druga broda. Mój odwieczny wróg. Znowu biorę gąbeczkę i wszystko nią rozcieram. Dokładam jeszcze trochę konturowania na policzki, żeby je wzmocnić. Done! Kolejny krok, brwi. Zacznę sobie od przezroczystego żelu Benefit i zacznę układać brwi trochę do góry. Chciałabym je zrobić bardziej pełne. Teraz daję im podeschnąć i wypełnię je pomadą od Anastazji. Zaczynam od koloru Medium Brown. Biorę cienki pędzelek i wypełniam przerwy między włoskami, jednocześnie pilnując kształtu. Jedna brew gotowa i teraz czas na drugą. W duchu modlę się, żeby wyszło równo. No i załóżmy, że wyszło. Teraz biorę ciemniejszy kolor i dodaję go od spodu i na końcach brwi. Puder time! Jeśli chcę być pewna, że nie będę się świecić, zawsze wybieram puder chudy. Tutaj mam odcień Sugar Cookie. Nakładam dużą ilość na mokrą gąbeczkę i zaczynam od podoczu. Teraz go daję jeszcze na czoło, brodę i okolice nosa. Ogólnie nakładam go tam, gdzie najbardziej się świecę. To, co zostało na gąbeczce, wklepuję w resztę twarzy. Pędzelkiem zmiatam nadmiar pudru i gotowe. Czas na róż. Użyję California Girl od Benefit. Nakładam go skośnym pędzelkiem. I taki trik, omiatam nim jeszcze końcówkę nosa. Teraz biorę czarną kredkę od chudy i obrysowuję nią górną powiekę, razem z linią wodną. Nakładam jej więcej w zewnętrznym kąciku, bo potem będę ją rozcierać. Biorę zbity pędzelek i rozcieram jej krawędzie. Teraz nakładam ją na dolną powiekę i tak samo rozcieram. Biorę paletę Tarteist Pro od Tarte, więc dzisiaj będę z niej korzystać. Zacznę od tego szaro-fioletowego cienia. Wklepuję go na całą powierzchnię, na której była kredka. Na górną i dolną powiekę. Teraz ten ciepły brązowy cień. Rozcieram nim poprzedni cień i dodatkowo przeciągam go w stronę nosa. Biorę płynny cień od chudy w kolorze Room Service i nakładam go na wewnętrzną część ruchomej powieki. Dokładnie rozcieram palcem zewnętrzną krawędź, a resztę zostawiam do wyschnięcia. To samo powtarzam na drugim oku. Teraz biorę cień w kolorze French Lace, który de facto jest bardzo podobny do koloru mojego tła. Nakładam go w wewnętrznym kąciku i przeciągam na dolną powiekę. Rozcieram go zbitym pędzelkiem. To samo oczywiście powtarzam na drugim oku. Teraz nakładam na to odrobinkę metalicznego cienia z tego samego opakowania. Biorę brokat Heavy Metal od Urban Decay. Nakładam go w wewnętrznym kąciku i przeciągam też na pomarańczowy cień. Kiedy to już mam gotowe, doklejam sobie rzęsy Goddess od Tarte i BAM! Od razu lepiej. Żeby skóra dorównała błyskiem oku, używam rozświetlacza Vivo od Katosu. Totalny gwiezdny
pył. Dokładam go jeszcze trochę w wewnętrznych kącikach oczu, na nosie i na łuku kupidyna. Teraz biorę maskarę i łączę nią moje rzęsy ze sztucznymi. Potem nakładam ją też na dolne rzęsy. Zostały już tylko usta, więc używam primera od Gauche. Jest trochę takim pomieszaniem balsamu i jakby matującej bazy. Biorę konturówkę od Huda w kolorze Spice Girl. Obrysowuję nią usta, trochę je przy okazji powiększając. Przeciągam ją też trochę do środka w kącikach ust. Ogólnie to kocham ten look. Ciemna konturówka i jasny środek. No, pasuje do tego sexy jetka. Teraz czas na pomadkę. Biorę pomadkę Huda w kolorze First Kiss. No i od razu lepiej. Teraz w końcu czas przywdziać włosy. Koniec z creepy lookiem. Hopsa i gotowe. Teraz tylko fixer od Anastazji. Plus dodatki, takie jak na przykład opaska. I studniówkowy look gotowy. Czekam na Wasze opinie w komentarzach. Koniecznie dajcie znać, jak się Wam podoba ten makijaż. A my widzimy się na tym kanale w następny piątek i na kanale vlog w następną środę. Do zobaczenia! A jeżeli jeszcze chcecie zostać na YouTubie i oglądać go dalej, to koniecznie kliknijcie film po lewej albo po prawej. A jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, co jest w ogóle karygodne i niedopuszczalne, to możecie to nadrobić i kliknąć tutaj na górze, nade mną. Dziękuję. Dziękuję.